To jeszcze nie koniec tej niebezpiecznej pogody. Przez cały weekend w naszym regionie mogą przejść burze z gradem. Dobry wieczór, Agnieszka Smoleń. Poznajmy szczegóły. Pogodę w Małopolsce nadal kształtuje płytki niż w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego. W nocy jedynie na wschodzie województwa możliwe przelotne opady deszczu i burze. Po północy lokalnie widzialność ograniczą mgły. W większości miast temperatura wyniesie od 16 do 18 stopni, na Podhalu chłodniej minimalnie 14. W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotnie popada deszcz. Mogą przyjść również burze z gradem i silnym wiatrem. Najcieplej będzie jutro w Oświęcimiu, termometry wskażą tam 29 stopni, w Olkuszu, Tarnowie i Miechowie 28, na Podhalu maksymalnie 25. W Krakowie jutro przez cały dzień przydadzą się parasole, a najcieplej będzie o godzinie 11, maksymalnie 28 stopni. Później temperatura spadnie do 25. Ciśnienie będzie się wahać, jutro w południe wyniesie 988 hektopaskali. Aura niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie. W kolejnych dniach nadal możliwy deszcz i burze z gradem. W sobotę na termometrach zobaczymy od 27 do 29 stopni, w niedzielę maksymalnie 28. Poziom pyłu PM10 w Małopolsce będzie jutro niski, jedynie w Krakowie i Tarnowie powietrze może być nieco gorszej jakości. Życzę Państwu spokojnego wieczoru, do zobaczenia.